Jest ze mną Krzysztof Głowacki, witam. Witam wszystkich. Powiedz, jak po treningu, jak forma? Bardzo dobrze, no coraz lepiej się czuję, już łapię tą świeżość, także na pewno będzie jeszcze lepsza forma w czasie walki, bo teraz jeszcze troszeczkę było to zmęczenie, ale już łapię świeżość, jest coraz lepiej. Powiedz, twoim rywalem już za kilka dni będzie Nuri Seferi, eliminator. Trenujecie, macie w przygotowaniach z trenerem jakieś triki, czy trening raczej przebiega w taki standardowy sposób? Czy chcesz go czymś zaskoczyć? Nie, no, o taktyce nie będę zdradzał, tak? Robiliśmy dużo nowych rzeczy, dużo nowych elementów, cały czas coś tam poprawiamy i no, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w ring, bo wiadomo, czy na sparingu, czy tam na tarczy, to można być mistrzem świata, tak? Sparingu w tarczy, a w ringu wychodzi zawsze co innego, więc zobaczymy, jak to wyjdzie właśnie w ringu. Seferi przegrywał przed czasem tylko raz, on ma 6 porażek w rekordzie bodajże, ale przegrywał przed czasem tylko raz i to było na początku kariery jego. Wierzysz, że możesz go zastopować? Znaczy nie nastawiam się na pewno na knockout, jeżeli by była jakaś okazja, na pewno wykorzystam ją, ale nie nastawiam się na to, nastawiam się na długi, ciężki boks, ponieważ to bardzo twardy zawodnik, wielki wojownik, no i doświadczony, tak, także nie nastawiam się na knockout. Właśnie uprzedziłeś moje pytanie, chciałem się zapytać, jak ogólnie możesz go opisać jako zawodnika? No mówię, no doświadczony wojownik, bardzo dobry, prawy, prosty, poza kroku, tam gdzieś rzuca, potrafi zerwać, zryw zrobić, usypia rywala, usypia, nagle robi zryw, także no jest niebezpiecznym zawodnikiem, trzeba być czujnym i uważać na niego. Załóżmy, że wygrasz, co dalej? Co dalej? No na razie się skupiam na nim. Muszę najpierw go pokonać, a później będziemy rozmawiali, co dalej. Krzysztof, dziękuję ci za rozmowę i życzę powodzenia. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.